Witajcie. Dzisiaj piękny dzień, słońce świeci. Można przystąpić do dalszej części kompletowania Zetora 47 roku, ale najpierw trzeba zdjąć to, co było kiedyś mocowaniem błotników. Dorabiane, słuchajcie, czy oryginalne? Wiem, jak oryginalne wyglądają, a te wyglądają, jakby ktoś je dorabiał. To z celownika porobione, no ale... Dobra, jedna rzecz tu jest gotowa. Można przejść do zdejmowania pokrywy, ponieważ tego plecaka się stąd pozbędziemy. W oryginale go tu nie było. I wrócimy tutaj do przekładni. Idę po klucze. Klucze przygotowane. Możemy przystąpić do odkręcania. Tu wszystko trzeba podkręcać po kolei, co jest. Te wąsy, odwałka, wszystko to trzeba po prostu stąd wyeliminować. 17. Dokładnie. Nawet nieźle ta śruba poszła. W sumie ta pokrywa się do niczego nie nadaje, bo tutaj są urwane trzy uchwyty, więc ona, krótko mówiąc, wyląduje na złomie. Z niej pożytku nie będzie. Ktoś, słuchajcie, kto robi renowację takiego ciągnika, na pewno nie będzie sobie wstawiał spawanej pokrywy. No bo po prostu to jest bez sensu, bo przecież sam ma pewnie uszkodzoną. No i zostawianie takiego czegoś to mija się absolutnie z celem. Niektóre w 1948 roku miały ciągniki Zetor, miały już podnośnik. Zaczęto to stosować, ponieważ to było bardzo, bardzo pożyteczne dodatkowe urządzenie w ciągniku. Natomiast tutaj te wąsy, które są tu zastosowane, świadczą ewidentnie, że to jest już późniejszy z lat 50. podnośnik. Pierwsze to wam kiedyś pokażę, bo mam taki jeden podnośnik właśnie z lat 40. Pokażę wam, jaka była, na czym polegała ta różnica. Tutaj w tej chwili, zobaczcie, no bardzo ładne, ładne, niewyjechane tutaj te wszystkie frezy. Bardzo dobry ramię podnośnika. Później się tym zajmiemy. No, odkręciłem. Teraz to można zdjąć. O! No i tak jak mówiłem, pokrywa tu jest uszkodzona. Idzie na złom. O! Ale słuchajcie, stąd wykręcimy jeszcze bagnet.
No jest jaki jest, ale bagnet jest. On się przyda, bo gdzieś tam widziałem, że nie mam właśnie zatkana dziura. No ale reszta na złom. Tak, teraz to wytłumamy. Wszystko to się rusza jak może w środku. Sznurki. Słuchajcie, olej jest, także to źle pod tym względem nie wygląda. Pompa jest. Tą blokadę trzeba będzie zdjąć, ale teraz słuchajcie, czas. Trzeba trochę poczyścić tutaj ten ciągnik, nie w tym miejscu. Ja nie daję tego, chociaż może bym spróbował was tutaj postawić. O, może będzie lepiej. I to przy okazji trochę tutaj poczyszczę. Zanim założymy koło, będzie fajnie. Tak wygląda szczotka, której używam. Mocne druty, delikatnie przyłożyć, bo kurzy się dymi i zobaczymy, jak to pójdzie. Jak widać, więcej hałasu niż tej roboty. Tu trzeba to wydłubać. To było to. Ciągnik stoi u mnie parę ładnych lat. Nie wiem sam ile, ale długo. Ale on w sumie nie jeździł nigdy, bo ja go kupiłem jako niesprawny do remontu. I w sumie był taki okres na początku, że nie wiedziałem, co z nim zrobić. A potem dopiero się okazało, że on ma takie fajne, ciekawe właśnie, bardzo rzadkie fanty, jak ta dzielona pokrywa skrzyni biegów, że jest to niski numer 47 rocznik. No i tak powoli mówię, a trzeba z niego zrobić 47, wrócić. Bo naprawdę warto, tych 47 roczników jest tak mało dzisiaj. Resztki, słuchajcie, jeszcze ludzie nie mieli tej świadomości, nie wiedzieli, co to jest, zaczęli jeszcze gorzej tam te przeróbki robić z tą skrzynią odbiegów, Skody. Cuda na kiju, słuchajcie, ciągniki zaczęły powstawiać, jakich nigdy nie było. No bo to nie wiedza, słuchajcie, no niestety, a najlepiej to najpierw się przygotować, a jak czegoś nie wiem, no to po prostu powiedzieć, nie wiem, słuchajcie, powiedzcie mi, jak to trzeba zrobić, no i tyle, no przecież ja też piszę do was w komentarzach, nie wiem, słuchajcie, pierwszy raz robię, pomóżcie, powiedzcie, nawet proste rzeczy, tu się nie ma, słuchajcie, czego wstydzić, jeżeli czegoś nie wiesz, to pytaj, no przecież na tym to polega, najwyżej ktoś nie odpowie, no co więcej się tam może stać, no nic w sumie. Jeszcze jestem cholera przeziębiony po tym turze. No słuchajcie, to jest późny 47 rocznik, to wam powiem. Bo nie wygląda, żeby coś tu się działo innego, ale zobaczcie na półosie. Tutaj nie ma ani z jednej, ani z drugiej strony karamitek. Więc to jest późny, umówmy się, po lipcu. Tak, jak zawsze to tak dzielę, po prostu jak nie bardzo wiem, jak odróżnić jedno od drugiego, bo potem pochodzą pytania, a skąd wiesz, że z tego, a skąd wiesz, że nie z tamtego. Więc standardowo dzielę rok na pół. I powiedzmy, to jest druga połowa 47 roku, bo nie ma tutaj kalamitek, nawet nie ma tych odlewów, w których powinny być kalamitki. Czyli do końca czerwca 47 roku mamy mieć kalamitki, ewentualnie ślady na tych półosiach. Kiedyś wam to pokażę na innym filmie, bo takie półosie mam, takie zatory też mam. Także to zobaczycie, no i co, słuchajcie. Tu właściwie z tej strony mogę założyć koło dla bezpieczeństwa. Można je tu przykręcić. No będziemy działać, nie? Zobaczymy, jak to tu wypadnie. Chociaż
swoją drogą zakładanie koła. Teraz mam wszędzie dojście. To też jest lepiej. Spróbuję tą pokrywę tutaj wyczyścić. Zobaczymy, co ona, jak się zachowa. Ale to tylko takie, nic specjalnego, tak po prostu poczyszczę, zobaczę. No nie, tu jest, słuchajcie, bo te blachy, co tu była skrzynka i ona się rozleciała. Te blachy z tej skrzynki tu zostały. Trzeba to niestety, no inaczej, bo tu prują te resztki żelastwa. Nie wiem, czy w kamera nie dostała przypadkiem, ale ja parę razy po spodniach dostałem. To zostawiamy to na inny temat, trzeba się przygotować. Dobra, tymczasem, słuchajcie, może można zacząć spróbować ściągać ten plecak. O, tu trzeba jeszcze tylko te śruby odkręcić, zaraz się do tego zabierzemy. Taka, tutaj słuchajcie, tą śrubę, ona tutaj, tu w ogóle musicie pamiętać o jednej rzeczy. Plecak UZ-Tora 25 jest zamocowany oprócz tutaj, że go trzyma, akurat w tym przypadku trzymał hak holowniczy z tyłu, znaczy ten zaczep, to w środku. Słuchajcie, jest tutaj śruba centralna na łącząca plecak ze skrzynią biegów i w miejscu, nie wiem, czy to widać. Pokażę Wam może. Ja Wam pokażę właściwie, to zrobię trochę, żebyście widzieli, bo to jest ważne. O, tu jest jedna śruba, widzicie? I druga z tej strony. I te dwie śruby trzeba też odkręcić. To są na klucz 24. Ja w tej chwili to tam odkręcam i wtedy po odkręceniu mam nadzieję, że to powinno zejść. Tu jest jeszcze taka śrubka niewielka na płaski klucz, też ją trzeba by odkręcić, będę próbował, no i zobaczymy, jak ten z tym plecakiem nam tu pójdzie. No, plecak odkręcony, dwie na dole, dwie te szpilki od środka i właściwie można go już zrzucić. Słuchajcie, akcja, nie wiem, jak to wyjdzie. Odkręciłem przednie zawieszenie od silnika. W tej chwili trzyma się wszystko wyłącznie na szpilkach. Bez żadnej nakrętki, bez niczego. Dwa pasy wiszą. Odpalam ciapka. Trzeba to zrobić inaczej.
Okazuje się, że Tour podnosi taki silnik. No to co? Tylko zdjąłem w sumie łyżkę. Zaczepiłem to tutaj na ramię, tutaj to przednie, na środku. Jak widzicie, na delikatnych obrotach, pyk, 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 powolutku i zdjął. Tak samo wczoraj przesunąłem ten silnik. I dzisiaj będę go tutaj wrzucał. Także słuchajcie, nie wiem jak wy, ale dla mnie pełen sukces. Ale przy okazji, co my tu mamy, słuchajcie. No mamy bałagan. Dużo tego bałaganu jest. Widzicie? Zasmarowane. Oleju od cholery. Trzeba się to wyczyścić, więc ja to wszystko wyczyszczę ładnie. Te rant tutaj tak samo oczyszczę szczotą. No i żeby tu było ładnie już, to dopiero ten silnik założę. Łożysko oporowe, kurczę blade. To nie jest oryginał, tak mi wygląda. No ale coś trzeba z tym zrobić. Jeszcze myślę, słuchajcie, o ściągnięciu na chwilę tej obudowy. Dlatego, że tutaj ten wałek mi wyskoczył od napędu plecaka. I tam jest takie koło, muszę to też poprawić. No ale zobaczymy, może jeszcze bez tego się uda, zadzwonię po kolegę albo pojadę po niego, żebyśmy to we dwójkę zrobili, bo w pojedynkę no to jest dosyć trudny temat. W każdym razie zajmę się tym, założę silnik z 1947 roku i zaczynamy mieć ciągnik, proszę ja was. Zacznie coś być widoczne. No dobra, to na razie tyle, tymczasem odepnę tutaj silnik z tura, wyczyszczę tutaj to całe bagno. No i można się przymierzać, słuchajcie. Słuchajcie, przyjrzałem się tutaj i to nie jest oryginalny wałek. On jest tu spawany. Wałek od zetora to jest ten. I ta końcówka została przyspawana. Także tu jest kłopot. Ja to odetnę i mam nadzieję, że wtedy to zdejmę po prostu tą końcówkę dospawaną, że tam nikt niczego nie obciął, że to jest nałożone. No ale jeżeli się mylę, no to ten wałek trzeba będzie cały niestety wymienić, bo tutaj nic nie będzie pasowało. Także poszlifuję, no i zobaczymy. Widzicie? Nie ma żartów. Trzeba bardzo ostrożnie. Pas się urwał.